Czarną Skodą Polskę objeżdża Magdalena Ogórek. Rano wyjeżdża z Warszawy. Kierunek Warmia i Mazury. Kiedy kandydatka jest w drodze, w Elblągu sztab organizuje konferencję prasową. Magdalena Ogórek w Elblągu pojawia się z całą świtą. Busem podróżują ludzie ze sztabu. Podczas takiej wizyty dr Ogórek pokonuje nawet 1000 kilometrów. Ile dzisiaj kilometrów? No, dzisiaj zrobiliśmy chyba 300 niecałe do Bartoszyc i teraz się przemieszczamy takimi odcinkami po 50-70 kilometrów, także już trochę dzisiaj uciłaliśmy. Dzień kampanii zaczyna się wcześnie rano, kończy bardzo często późną nocą. Czasem 5 rano, czasem 7 rano, jak jest dzień łaskawszy, wracamy i o 2 w nocy. W Elblągu kandydatka spotyka się z mieszkańcami, rozmawia z dziennikarzami. Źle się dzieje. Rozdaje autografy i robi setki zdjęć. Ochroniarz nie spuszcza z Magdaleny Ogórek wzroku. Kandydatka lewicy chętnie robi też selfie. Później z całą świtą spacer po mieście i zwiedzanie najciekawszych miejsc. Wiele spraw kandydatka załatwia dopiero w samochodzie. Prasówkę robi się w samochodzie, tak żeby sobie siąść spokojnie. Piętrzy się stos lektur wspaniałych książek, które też często otrzymuję na kampanijnych ścieżkach. Siły regeneruje dzięki herbacie. Ja w ogóle kawy nie piję. Tak, ja jestem nie kawowa, jestem herbaciana. W Elblągu jest jeszcze czas na szybki lunch za zamkniętymi drzwiami i ruszamy dalej. Przystanek na herbatę. Po drodze jeszcze pytanie, czy kobiecie w kampanii nie jest trudniej i szczere wyznanie. Nie garnitur i krawat, ale kreacja. Pewnie jest fryzjer, trzeba zadbać o make-up. A Bronisława Komorowskiego też pan o to zapytał? Tak. To bardzo chętnie posłucham, co ma na ten temat do powiedzenia. Myślę, że tak jak każdy kandydat, tyle samo czasu mi potrzeba co innym kandydatom. Nie wiem, 15 minut. Cieszę się, że jest tyle dobrych emocji, tyle energii. To jest bardzo dobre, bardzo dobre. Herbata czeka. Siły zregenerowane, ruszamy do Ostródy. Tutaj spacer po mieście, zwiedzanie zamku i rozmowy z mieszkańcami. Mam bratanicę, się nazywa Ogórek Marzena. Czym się tu męczyć, panie redaktorze, bo pan pytał, czy jest zmęczenie. Jest sama energia, sama motywacja, sam pozytyw. Ale trochę kilometrów pani jednak robi każdego dnia. Robię. I piechotą. Na szpilkach. To też prawda. Kandydatce poza ludźmi ze sztabu, ochroniarzem i dziennikarzami towarzyszy też osobisty fotograf. Takich sytuacji przewidzieć się nie da. Cudownie. Na koniec jeszcze pytanie, co z tym SLD? Magdalena Ogórek jest kandydatką z poparciem SLD, a nie kandydatką SLD? A tak było zawsze. Zawsze byłam kandydatką z poparciem SLD i tak będzie do 10 maja. I po całym dniu kandydatka wraca do Warszawy. Karol Kosiorowski, Onet.